Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już niebawem rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, czyli rekolekcje mające nas przygotować do przeżycia, dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz całego okresu liturgicznego, który nazywa się Bożym Narodzeniem. Tak się akurat składa, że siostry franciszkanki, misjonarki Maryi poprosiły mnie, żebym te rekolekcje animował, żebym te rekolekcje poprowadził i razem wspólnie z Wami te rekolekcje przeżył. Nazywam się Łukasz Krause, jestem misjonarzem oblatem Maryi Niepokalanej. I przyznaję, że z radością przyjmuję to wyzwanie, ale też z lekką obawą, no bo jeszcze nigdy nie mówiłem do kamery, nie głosiłem rekolekcji Słowa Bożego w ten sposób. Więc czuję się odrobinę niezręcznie, ale myślę, że z konferencji na konferencję będzie po prostu lepiej. Inspiracją do tych rekolekcji jest piosenka pana Pawła Domagały pod tytułem W połowie drogi. Już teraz zachęcam cię, żebyś tej piosenki poszukał i jej wysłuchał w całości od początku do końca. Dlatego, że wydaje mi się, że ona jest niesamowicie życiowa, niesamowicie aktualna i bardzo biblijna. Ponadto zwróćcie uwagę, że każdy z nas znajduje się w połowie drogi do czegoś albo do kogoś. Zawsze tak jest, że jesteśmy w jakiejś połowie drogi. I też tak to jest, że jak jesteśmy w połowie drogi, no to jesteśmy wtedy zmęczeni. Kiedy stajesz w połowie drogi, to już długą drogę pokonałeś, a jeszcze tyle samo masz do przejścia. I przychodzi taki moment, że się po prostu nie chce. Jest taka pokusa, żeby wrócić do punktu wyjścia, żeby nie iść dalej, nie iść do mety. No a wiadomo, żeby coś osiągnąć, żeby się rozwinąć, to potrzeba przejść ten dystans do końca, bo jak się cofniesz, to przegrasz, a przynajmniej naprawdę wiele stracisz. Dlatego, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnych rekolekcji adwentowych, przeżywanych pod hasłem W połowie drogi. Wierzę w to mocno, że to będzie dobry, błogosławiony dla nas wszystkich czas. Chociaż no, to jest zupełnie inna forma niż taka bezpośrednia, bo w takiej bezpośredniej, relacyjnej formie jest zupełnie łatwiej, zupełnie inaczej. Internet też jest relacyjny, ale odrobinę inaczej. Ale wierzę, że Duch Święty będzie nas wspierał i dobrze nas poprowadzi i przeprowadzi, żebyśmy pokonali wspólnie zniechęcenie połowy drogi i poszli dalej, żeby każdy z nas osiągnął określony cel w życiu. Towarzyszyć tam oczywiście będzie Słowo Boże i to ono będzie głównym źródłem inspiracji dla tych rekolekcji i dla tego czasu. Dlatego już teraz zapraszam Was. Uczestniczcie w tym czasie, przeżyjcie go jak najlepiej. A pamiętajcie o zadaniu domowym. Wysłuchajcie piosenki pana Pawła Domagały. Naprawdę warto. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.